Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście wchodzę sobie od razu w rozdania. Ze względu na to, że macie ode mnie konkurs, na koszt jest tylko 9 osób. Wystarczy, że wpłacicie 3 dolary z kodem S1MacF21A9. Czyli po prostu wejdźcie sobie przez link z opisu i możecie wygrać 200 dolarów. Widzowie, kto by nie chciał wygrać 200 dolarów, konkurs tak czy siak wystartuje. Nawet jak będzie to 9 osób, więc widzowie, jak dobijecie, będziecie mieli 10% szans na wygranie tej kosy. Więc szybciutko, każdy z Was wchodzi w link z opisu, bierzecie udział w tym konkursie. Wystarczy, że wpłacicie sobie tylko 3 dolary. Z kodem tutaj powyższym możecie również użyć po prostu kod promocyjny, kod S1MEC, który daje Wam 70 centów na start oraz plus 10% do każdego Waszego depozytu. Także zachęcam. No i wchodzę sobie od razu na Hellcase'a wbijać. Macie link do tego konkursu po prostu w opisie. No i co? Oczywiście na start macie do wygrania tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale, u mnie z dzwonkiem w komentarzu napiszcie hasło biorę udział oraz oczywiście kod promocyjny. Kod promocyjny S1MEC 70 centów na start, tak jak powiedziałem, oraz plus 10% do każdego Waszego depozytu. No i dobra, lecimy sobie case battle, bo case battle oddają, tylko musimy po prostu dobrze się wbić. Musimy się dobrze wbić. Ostatnio totalnie nic mi nie siadało. Musimy znaleźć taką skrzynię, która mi odda. Dobra, spróbujmy tą skrzynię po prostu. Spróbujmy, nie wiem, 5 razy tą skrzynię, 200 dolarów wydam, ale spróbujemy, spróbujemy. No liczę na to, że po prostu coś w końcu odda. Tobi, Tobi jest naszym przeciwnikiem. Proszę, 5 skrzynek, które mogą coś fajnego dać i dają coś fajnego, bo 28 dolarów mamy, ok. No i tym razem Brightwaterek, dobry, no w sensie, no może być, może być. Nie będę narzekał, Cyrexik, ładnie. Oby tak po prostu zostało, oby tak jak leci. Jest AK-47 za 29 dolarów, bardzo fajnie. Po prostu już, żeby on nic nie trafił. Ojojoj, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wygrywamy to w końcu bitwa wygrana. Sprzedajemy to, mamy 535 dolarów. Nie wygrałem bitwy dawno, nie wygrałem bitwy, nie wiem, już od chyba 2 odcinków. Ale dobra, teraz ewidentnie będzie nam oddawać. Tylko znajdźmy jeszcze przykładowo jeszcze jedną jakąś fajną skrzynię, musimy sobie znaleźć jeszcze jakąś fajną skrzynię. Dobra, 321 dolarów, widzowie, wydaje praktycznie wszystko. Nieważne czy siądzie, liczy się po prostu zabawa, widzowie. Liczy się po prostu zabawa. Todd naszym przeciwnikiem. 321 dolarów kosztuje bitwa. Może jakaś kostka wypadnie, jest, ale jest Sugar Rush i za 46 dolarów, no dobra, to jest malutka różnica pomiędzy mną a przeciwnikiem. Oj, on ma droższy Co jest? To jest profit, to jest przepotężny profit, widzowie. To jest gigantyczny profit. To jest zwycięstwo. Co jest? 5. Dobra, widzowie, to jest ten odcinek. To jest ten odcinek, w którym wychodzimy na profit. 1000 dolców. Let's go! 1143 dolary. Let's go! Nice. Dobra. To jest totalnie... To jest to. Po prostu to. Nie komentuję tego. Nie komentuję tego. Let's go. Dobra, to i to. Jeszcze raz. To po prostu oddaję. To po prostu oddaję. Dwóch graczy, jeszcze raz. Ja nie mam pytań. Nie mam pytań. To jest po prostu profit. To są skrzynki profitu. To jest to. To, czego szukaliśmy w poprzednim odcinku. Teraz znaleźliśmy. I jest. Low. O nie, dobra. Dobra, myślałem, że faktorynio. Dobra, ale spokojnie. Click confirm, okej, dobrze. Zostały dwie skrzynki, one może coś dadzą. Print stream obu nam. Ja mam w stat tracku, więc cudownie, ale ogólnie nie wiem. Dobra, wygrywamy kolejną bitwę. Widzowie, mówiłem. Po prostu to są skrzynie profitu. Przecież ja tak dobiję z 2000 dolców, let's go. Dobra, widzowie, ewidentnie dzisiaj coś trzeba wypłacić tutaj dla was też, żebyście mieli na konkursik, dlatego w tym odcinku jeszcze coś teraz sobie wypłacimy. No ale dobra, na razie te skrzynie po prostu oddają. Oddają przepotężnie. Dobra, zobaczymy tutaj. Pierwsza skrzynia ponownie i daje nam Dead by Kitty ponownie. I teraz w stanie Field Tested. Czyli chyba tak samo jak w poprzedniej bitwie. No jakby ten Karambit Tiger tu wyleciał, no to już by było mocarnie, bardzo mocarnie. Jest Print Stream i kto ma lepszy stan? No on ma Minimalware, ja mam Wellborn, dlatego Lipton. I chyba jego. Owszem, jego. No dobra, ale raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak czy siak mamy spory profit już dzisiaj.
Dobra, znajdźmy sobie coś fajnego, jakąś fajną skrzynię, powiedzmy, a Dragon Fury razy 10,70 dolców. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam tutaj uda się wydropić. No powiem wam, że właśnie, chociaż Hypnotic, czy to będzie drogie? No ten Hypnotic ile kosztuje? No właśnie, 20 dolarów, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale oprócz tego nic takiego ciekawego nie ma. Może tego Desolate Space'a, tylko ja bym chciał... Desolate Space, powiedzmy... tutaj za 6 dolarów Field Tested. No dobra, takiego Field Testedzika sobie wypłacić dla was, przykładowo za 6 dolarów. No dobra, spróbujemy sobie wydropić po prostu to mam czwórkę, no ale niestety nie wypada w tym momencie. Szkoda. Dobra, 50 dolców sprzedajemy. To ja po prostu chciałbym wydropić M4-eczkę Desolate Space w stanie Field Tested. Na to liczę i tego bym chciał, ale niestety nie wypada w tym momencie. Dobra, sprzedajemy ponownie. Let's go. No, dopóki po prostu może nie wydropimy, będziemy sobie próbować. Proszę, teraz. Nic tutaj nie ma. No nie ma. A jest Desolate Space. Oby Field Tested. Battle Scarred, no nie, ja chcę Field Tested. Szkoda, dobra. No ale no nie, no to nie jest dalej to. To nie jest dalej to, widzowie. Nawet jak, nawet jak mam stracić cały balans, ja po prostu chcę tą M4. Ja po prostu chcę tą M4 w stanie Field Tested. Dobra, jest Code Red, to może coś być warte. Dobra, 57. Dobra, musimy zmienić skrzynkę. Gdzie jest jeszcze Desolate Space? Może w skrzyni M4 po prostu. Dobra, wpiszmy sobie M4, A4. Nie ma takiej skrzynki, ale jest M4 Case. Jest M4 Case, czy tutaj będzie Desolate Space? I chyba będzie. Coś mi się tak... Jest, tutaj 1% na niego. Razy 10, 52 dolary w tym momencie wydajemy tak naprawdę na 10 skrzynek. Tylko i wyłącznie po to, żeby wydropić M4 Desolate Space, która nam nie wylatuje, ale jest control panel jako jedyny różowy, który daje nam, nic tam niestety nie daje. A może wydropimy coś w Star Trek'u, albo po prostu może tego Desolate Space'a, niestety nie, szkoda, nic tutaj totalnie nie wylatuje, nic a nic, same magnezy, nic totalnie nie ma. No dobra, po prostu może bitwę sobie spróbujemy. O, Matis, gdzie ty tu jesteś? Dawaj, gdzie? No nie, no już uciekł, już się zdygał. Zdygał się po prostu, myślę, że... No zdygał się, zwyczajnie się zdygał. Dobra, poczekamy jeszcze chwilkę, jak nie... Jest, dołącz, dobra. Proszę, Ruby Cherry, proszę. Proszę, w tym momencie, proszę, let's go. Nie wiem. Nie. Ajajajajaj. I dzięki temu straciliśmy wszystko, co mieliśmy tak naprawdę na proficie. No graty, Matis. Gratki. No dobra, już nie mam tylu, żeby dołączać. No chyba testuję sobie skrzynię Ruby Cherry, tak mi się wydaje. No to dobra, widzowie, wracamy do tego, co mieliśmy. Pyk. Ryzyk fizyk, albo strata wszystkiego. I tak byliśmy już dzisiaj na takim proficie, że szkoda gadać. Ja już po prostu nie będę tego komentował. Jak nie siądzie, to nie siądzie. Jeżeli siądzie, będzie cudownie. Proszę. Ponownie Tobi. Dobra. Pierwsza skrzynia. Dobra, nawet jak mam stracić wszystko, chciałbym po prostu coś trafić. No tutaj, okej. Druga skrzynia, czy ona coś odda? No nie, dla niego oddaje. No to jak najbardziej. Dobra, trzecia skrzynia. Kosa jakaś może? Nie, i dla niego znowu. Proszę, ostatnia skrzynia. I GG, przegrałem. O 5 dolarów, widzowie. No ale miałem ponad 1000, widzowie. No tak się gra. No Matis mnie ograł trochę. Teraz bot mnie ograł, no ale mogło być dobrze. Jeszcze wam przypominam, że macie ten evencik 17 dni do końca, widzowie. Tutaj strona wydarzenia, wejdźmy sobie, możemy sobie wejść na koło wydarzenia, czy jest tutaj minutka do końca, więc możemy sobie tutaj wykorzystać to, jeszcze sobie zobaczymy, czy jak koło wydarzenia nam tutaj może odda coś. Będą na razie 3 losowania, no mam nadzieję, że jeszcze ktoś tutaj dobije. Możemy sobie wygenerować skina za 110 tych tokeników, więc wygenerujemy sobie skina i dostajemy jeszcze, no, gloczka Moonrise za 2,34, więc go sobie sprzedajemy. No i spoko, ile tam zostało do tego? 35 sekund, więc 70 dolarów i jeszcze na szybko po prostu jakaś skrzynia za 70 dolarów, nawet jak mam to przegrać. O, jest akurat pierwsza z brzegu.
I po prostu, nie wiem, Fire Serpent, let's go, pyk! Nie no, nie siądzie Fire Serpent, siądzie... Case Garden, nie, Prehistream, czyli gorzej po prostu. Ile tutaj będzie? O, 30 dolców, zostawimy to sobie. Wydarzenie, strona wydarzenia, 12 sekund, 11, 10, 9, no już nikt nie tutaj nie dobije, będą 3 losowania. Więc zobaczymy czy coś ciekawego nam tutaj wypadnie może. Aktywni gracze 16, dobra, pierwszy skinek będzie to Glock Moonrise i dla Simka niestety, no niestety FVR dla niego wypada, druga G3G1 i do Mateja chyba, no Mati. I tutaj ostatni skin w tym okej, 5-7 i dla Simusia. Nie doleci niestety. Szkoda. Ale wam widzowie jeszcze przypominam, rozdania użytkowników. Macie ode mnie konkursik na kosę za prawie $200. Klikacie sobie, no w sensie wejdźcie sobie przed link zapisu najlepiej. Użyjcie sobie tego kodu S1MECF21A9, żeby wziąć udział w konkursie. $190 może być wasze. Tutaj wystarczy, że wpłacicie $3 z kodem właśnie tym powyższym. Kupcie sobie skrzynię wtedy Techless i możecie już wtedy wygrać. Widzowie, jest tylko 9 osób. I tak czy siak konkurs wystartuje, macie bardzo duże szanse na wygranie tego konkursu. Szybciutko sobie wbijajcie kod promocyjny pod S1MEC, daje wam 70 centów na start oraz plus 10% do depozytu. I co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanku!